Za gwałt i molestowanie seksualne własnych pacjentek, ginekolog z Zabrza poniesie surowe konsekwencje. Zapadł wyrok lekarza, który przez lata wykorzystał kilkadziesiąt kobiet. Ofiary długo milczały. Gwałt odcisnął na nich niewyobrażalne piętno na resztę życia. Mimo to przez długi czas nie mówiły o tym, co je spotkało. Prawda w końcu jednak wyszła na jaw, a wszczęte śledztwo pozwoliło dotrzeć do wielu ofiar ginekologa z polskiego miasta. Teraz mężczyzna usłyszał wyrok, wreszcie odpowie za całą krzywdę, jaką wyrządził swoim pacjentkom. Ginekolog z Zabrza odpowie za gwałt i molestowanie pacjentek. RMF24 oficjalnie poinformowało o wydaniu przez zabrzański sąd wyroku przeciwko ginekologowi, Monzerowi M. Obywatela Polski syryjskiego pochodzenia. Mężczyzna został zatrzymany w sierpniu, niedługo po tym, jak na policję zostało złożone zawiadomienie o wykorzystaniu seksualnym jednej z jego pacjentek. Sprawę nagłośniono, a śledczy prosili o zgłoszenie się na komisariat wszystkich kobiet, które padły jego ofiarą. Dotychczas ustalono, że ginekolog zgwałcił oraz molestował co najmniej 26 pacjentek, jednak śledczy są niemal pewni, że na przestrzeni 14 lat, w których dopuszczał się procederu, ofiar było znacznie więcej. Przez cały czas prowadzonego postępowania, ginekolog nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Początkowo składał jedynie wyjaśnienia, ale później zaczął ich odmawiać. Mimo to sąd uznał go za winnego, a we wtorek, 30 czerwca, wydał ostateczny wyrok. Mężczyzna został skazany na 15 lat więzienia, otrzymał zakaz wykonywania zawodu również na 15 lat, a także nałożono na niego obowiązek wypłaty zadośćuczynienia każdej z ofiar. Orzeczenie nie jest prawomocne. 2. Chciała nauczyć go pływać. Matka wrzuciła 8-miesięcznego synka do wody, wyrok co do zasady uwzględnił wnioski prokuratury w zakresie wymiaru kary łącznej, środka dotyczącego zakazu wykonywania zawodu ginekologa i finansowych konsekwencji. Wyrok został oceniony jako słuszny. Nie będziemy składać apelacji. Powiedział we wtorek, cytowany przez RMF24, szef prokuratury rejonowej w Zabrzu Wojciech Czapczyński. Źródło: RMF24.